Witam wszystkich w kolejnym filmie, którego przedmiotem będzie najnowsza publikacja na temat Nanotyrannus lancensis, w której przedstawiono dowody na to, że jest to odrębny gatunek, a nie, tak jak wcześniej uważano, synonim Tyrannosaurus rex. Jakiś czas temu opublikowałem materiał z historią odkrycia i badań skamieniałości Nanotyrannus oraz opowiedziałem o statusie taksonomicznym tego dinozaura. Jednak dosłownie kilka dni później pojawiła się najnowsza publikacja, która zmienia klasyfikację Nanotyrannus. Oczywiście, jeśli jeszcze ktoś nie miał okazji zapoznać się z tamtym filmem, to zapraszam, a link znajdziecie w opisie tego materiału. Dawam to szersze spojrzenie na temat, który za chwilę dla Was rozwinę. Tyranozaury to gigantyczne dinozaury drapieżne z końca okresu kredy. Należą do najintensywniej badanych i najbardziej znanych grup dinozaurów. Mimo to ich pokrewieństwo i systematyka są wysoce kontrowersyjne, a liczba gatunków tyranozaurów występujących w późnej kredzie w Ameryce Północnej jest przedmiotem dyskusji. Trwająca debata dotyczy statusu Nanotyrannus lancensis, który był różnie interpretowany jako odrębny takson tyranozaura o małej budowie lub jako młody osobnik współistniejącego Tyrannosaurus rex. W najnowszym badaniu dokonano przeglądu wielu linii dowodów, co ma na celu pokazanie, że całość nowo zebranych dowodów zdecydowanie przemawia za uznaniem Nanotyrannus jako odrębny gatunek. Choć w niektórych kręgach debatę na temat Nanotyrannus uważa się być może za rozwiązaną, niemniej jednak pozostają ważne pytania. Zamiast skupić się na jednej linii dowodów, takich jak wzrost skamieniałości lub histologia kości, najnowsze badanie to podejście, które polega na syntezie wielu różnych linii dowodowych. Pojedyncza linia argumentacji i analizy, nawet jeśli wydaje się rozstrzygająca, może być wadliwa ze względu na stronniczość lub błędy w danych. Najnowsze analizy skupiają się na 6 głównych punktach, które według autorów badania są dowodami na odrębność gatunkową Nanotyrannus lancensis. Duża różnorodność późnokredowych tyranozaurów i ogólnie dinozaurów drapieżnych jest zgodna z koncepcją, że żył więcej niż jeden gatunek w późnym Maastrichcie w zachodniej części Ameryki Północnej. Ten punkt jest daleki dla rozstrzygających dowodów. Ma raczej służyć jako punkt wyjścia dla dalszej debaty. Ma przekonywać, że powinniśmy spodziewać się istnienia więcej niż jednego tyranozaura w późnym Maastrichcie, a zatem argumenty za istnieniem odrębnego taksonu powinny być rozpatrywane poważnie, a nie od razu odrzucane. Tyranozaury były różnorodne w późnej kredzie Laurazji. Małe z piętra Cenomanu zostały zastąpione dużymi, które rozkwitały w Kampanie. Wykazują one także endemiczność, co sugeruje szybką ewolucję i wysoki wskaźnik specjacji. Warto tutaj przedstawić kilka przykładów potwierdzających powyższą argumentację. Formacja skalna Dinosaur Park w południowej Kanadzie obejmowała zarówno takson Gorgosaurus libratus oraz większy od niego Daspletosaurus. Azjatycka formacja Nemekt była domem dla smukłego Alioramus i jednocześnie dla większego Tarbosaurus. Chociaż wiele formacji zawiera tylko jeden gatunek tyranozaura, to na ogół są one słabo poznane i dostarczyły tylko kilku wyników diagnostycznych. Zatem ich mała różnorodność może wynikać ze skąpego pobrania próbek. Jedną dobrze przebadaną formacją w Ameryce Północnej jest Horseshoe Canyon, która najpewniej będzie miała tylko jednego przedstawiciela tyranozaurów. Nanotyrannus wykazuje niewiele, jeśli w ogóle, cech diagnostycznych pozwalających na odniesienie go konkretnie do Tyrannosaurus, a nawet Tyrannosaurinae, która jest jedną z dwóch podrodzin Tyrannosauridae. A wszystkie skamieniałości tych rodzajów znaleziono w osadach późnej kredy w zachodniej części Ameryki Północnej i wschodniej Azji. Nanotyrannus różni się jednak od T-Rexa co najmniej 77 cechami morfologicznymi, podczas gdy formy pośrednie łączące cechy Nanotyrannus i T-Rex pozostają nieznane.
Różnią się także dziesiątkami znaków w prawie każdej kości czaszki, bez znanych wyraźnych morfologii pośrednich, takich jak seria wzrostu, co jest niezgodne z hipotezą synonimizacji. Jedną z najbardziej pomocnych może być osteologia czaszki małego teropoda o nazwie Proceratosaurus, pochodzącego z okresu Jury z piętra Batonu z Wielkiej Brytanii. Została ona szczegółowo opisana w oparciu o nowe preparaty i obrazy tomografii komputerowej jedynego znanego okazu, podobnie jak czaszka Nanotyranus. Wstępne analizy umieściły Proceratosaurus jako przedstawiciela Ceratosauria. Późniejsze badania zmieniły jego klasyfikację. Proceratosaurus to niezwykły teropod ze znacznie powiększonymi nozdrzami, który posiadał wysoce pneumatyczną czaszkę. Uzębienie jest nietypowe, z małymi ząbkami przedszczękowymi i znacznie większymi zębami bocznymi. Analiza filogenetyczna umieszcza Proceratosaurus w Tyrannosauridea, razem z chińskim taksonem, którym jest Guanlong. Tak więc epoka batońska rozciąga pochodzenie wszystkich kladów podstawowych celurozaurów na środkową Jurę, obejmując całą Laurazję, dostarczając dowodów na wczesne rozproszenie się tyranozaurów. Warto odnieść się do badań Proceratosaurus w kwestii klasyfikacji i przypisaniu Nanotyranus do Tyrannosaurus na podstawie jednej skamieniałości. Te półprodukty powinny wykazywać warunki pośrednie między stanem T-Rex a stanem Nanotyranus. Jednakże okazy przypisane do Tyrannosaurus i Nanotyranus wykazują wzór dyskretnej zmienności, a u Nanotyranus nigdy nie zaobserwowano obecności Tyrannosaurus Rex. Mówiąc potocznie, nie zdiagnozowano skamieniałości Tyrannosaurus w różnym stadium odpowiadającym wzorcom, tym przypisanych do Nanotyranus. Hipotetyczny szereg ontogenetyczny łączący Nanotyranus z T-Rexem można przetestować poprzez porównanie z serią ontogenetyczną znaną u innych tyranozaurów. Jeśli Nanotyranus jest młodym osobnikiem T-Rexa, a jego charakterystyczna morfologia jest wynikiem niedojrzałości, to można przewidzieć, że cechy Nanotyranus występują u innych tyranozaurów. Dowody histologiczne wskazują, że osobniki wcześniej określone jako Nanotyranus lancensis wskazują wzrosty szkieletowe zgodne z dojrzałością, a także teksturę kości czaszki zgodną z dojrzałością i powolne tempo wzrostu w porównaniu do Tyrannosaurus rex. Spowolnienie wzrostu w ostatnich latach życia dało przewidujące rozmiary ciała dorosłego osobnika na poziomie 1500 kg lub mniej, co sugeruje, że zwierzęta te są młodymi, już dorosłymi osobnikami, ale nie młodymi osobnikami Tyrannosaurus rex. Nanotyranus nie przypomina również młodych osobników innych taksonów tyranozaurów, takich jak na przykład Tarbosaurus. Opisano młodą czaszkę Tarbosaurus bata znalezioną w regionie Bugin-Saf na mongolskiej pustyni Gobi. Przy całkowitej długości 290 mm niniejszy okaz stanowi jedną z najmniejszych czaszek znanych tego gatunku. Analizy wykazały, że posiada ona wiele różnych cech wspólnych dla młodych tyranozaurów, ale różni się od czaszki Nanotyranus na wiele sposobów. Dlatego też stwierdzono, że młode osobniki innych tyranozaurów nie odpowiadają serii wzrostu zaproponowanej przez Thomasa Carra w związku z postawieniem teorii, że Nanotyranus to młody osobnik Tyrannosaurus rex. Tekstura kości i wzory fuzji mogą dostarczyć informacji o dojrzałości danego osobnika. Histologię można wykorzystać do oszacowania tempa wzrostu, względny i przybliżony wiek oraz wielkość ciała dorosłych osobników. Okazy Nanotyranus rosły stosunkowo wolno w porównaniu z T-Rex. Wykazują ogólny wzór spowalniającego wzrostu w ostatnich latach życia, co jest odpowiednie w miarę dojrzewania zwierzęcia, a zrekonstruowane krzywe wzrostu pozwalają przewidzieć mniejszą masę ciała dorosłego Nanotyranus.
młode osobniki innych tyranozaurów, w tym Gorgosaurus i Tarbosaurus, nie wykazują rodzajów zmian proponowanych dla serii wzrostu między Nanotyrannus a Tyrannosaurus, co sugeruje, że morfologii Nanotyrannus nie można po prostu wyjaśnić jako wynik niedojrzałości. Wiele szkieletów tyranozaurów zebrano w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Mongolii. Te skamieliny zwykle przedstawiają osobniki dojrzałe, ale znane są również młode osobniki. Sposób, w jaki ewolucyjne zmiany wielkości ciała są powodowane przez różnice w czasie rozwoju i tempie wzrostu, jest tematem dużego zainteresowania biologii ewolucyjnej. Zbadane wzory wzrostu Tyrannosauridae, najbardziej znanej grupy dużych mięsożernych dinozaurów, pozwoliły określić sposób rozwoju Tyrannosaurus rex, dzięki którym obliczono, że to jedne z najpotężniejszych lądowych zwierząt mięsożernych w historii osiągało maksymalne tempo wzrostu wynoszące przyrost masy 2 kg na dzień, natomiast dojrzałość szkieletową osiągał w ciągu 2 dekad i żył do 28 lat. Najmniejsza znana czaszka tyranozaura to ta oznaczona numerem LACM28345. Okaz ten wykazuje wiele cech pochodnych charakteryzujących T-Rex, w tym częściową czaszkę, elementy czołowe i uzębienie przemawiające przeciwko hipotezy, że nanotyranusy to osobniki reprezentujące młode okazy Tyrannosaurus. Długość wspomnianej czaszki szacuje się na 800 mm. Jest mniejsza niż holotyp Nanotyrannus, ale około 12% większa niż szacowana długość czaszki Jane, czyli osobnika, o którym mogliście usłyszeć w poprzednim filmie o Nanotyrannus, a jej długość wynosi około 710 mm. W artykule Larsona z 2013 roku zatytułowanym The Case for Nanotyrannus możemy przeczytać na temat zaproponowanych przez niego różnic osteologicznych, które wydają się wynikać z ontogenezy i zmienności indywidualnej. Dlatego twierdzenie Larsona, że Nanotyrannus lancensis nie jest młodym Tyrannosaurus rex, jest błędne. Swoje stwierdzenie opierał na podstawie ich podobieństw anatomicznych. Jeśli Nanotyrannus nie jest tyranozaurem, to czym jest? Gilmore przypisał Nanotyrannus do Gorgosaurus, co czyniłoby go członkiem podrodziny Albertosaurinae i rodziny Tyrannosauridae. Baker natomiast zasugerował, że Nanotyrannus znajdował się poza podziałem między tyranozaurami i albertozaurami. To wykluczyłoby Nanotyrannus całkowicie z Tyrannosauroidae. Jednakże ta hipoteza nie była testowana przed użyciem morfologicznej analizy filogenetycznej. Co ciekawe, od czasu badania Bakera nie przeprowadzono nawet najmniejszej próby sprawdzenia pozycji filogenetycznej Nanotyrannus aż do teraz. Analiza filogenetyczna sugeruje, że Nanotyrannus nie jest tyranozaurem. Podsumowując, całość materiału dowodowego odrzuca umieszczenie Nanotyrannus do T-Rex. Analiza wstępnie potwierdza umieszczenie Nanotyrannus poza Tyrannosauroidae jako członka Tyrannosauridae, nie będącego tyranozaurem. Wydaje się, że różnorodność tyranozaurów była większa niż wcześniej sądzono w późnej kredzie przed wymarciem na granicy kredy i paleogenu. Trudności w rozpoznaniu gatunków na podstawie samych skamieniałości oznaczają, że paleontolodzy mogą systematycznie mieć tendencję do niedoceniania różnorodności gatunkowej dawno wymarłych ekosystemów. Chociaż potencjalnie można zakwestionować dowolną linię dowodową, elastyczność pomiędzy wszystkimi dowodami, z których każdy potwierdza odrębność Nanotyrannus, jest uderzająca. Najprostszym wyjaśnieniem pasującym do dostępnych faktów to poziom wiedzy o różnorodności dinozaurów, morfologii skamieniałości, rozwoju tyranozaurów oraz histologii zwierząt. Na podstawie cech zidentyfikowanych powyżej autorzy badania sugerują, że można odnieść się do co najmniej 8 okazów Nanotyrannus, które dostarczają dowodów na to, że Nanotyrannus nie jest młodym Tyrannosaurus rex i stanowi odrębny gatunek.
debata na ten temat zapewne ożywi się jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, bo naukowcy w takich przypadkach nigdy nie są jednomyślni. To wszystko, co dziś dla Was przygotowałem. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten materiał. Tytuł publikacji o Nanotyranus znajdziecie w opisie filmu. Dziękuję za dziś. Cześć.